Mamy intro. Wejdź na wksklep.pl i kup Limitless Brain Booster. Cześć, wygleci ekipa WK z tej strony. Na dzisiaj wymyślili nam coś takiego jak Dragon's Den. Przedstawiamy swoje pomysły na biznes, ale z klocków Lego. Musicie przedstawić mi swój produkt. Wynalazek. Innowacyjny wynalazek. I musicie mi go sprzedać. Także ja jestem osobą, która wam opłaci produkcję i musicie po prostu mi przedstawić ten produkt. Nie mamy z czego, nie macie prototypów, nie mamy z czego ich stworzyć, mamy Lego, więc stworzycie... Skala dowolna? Tak. I to jest tak, że z Lego jest prototyp, który będzie potem wyprodukowany tak. Już z innych materiałów. Możecie zrobić na przykład małą skalę, typu samochód albo to dom. To ma być taka wizualizacja. Mamy też ludziki, więc możecie sami przedstawić skalę. Dobra, ale przyznaj, że warto by było zrobić coś praktycznego, co od razu użyjesz. Myślę, że oczywiście. To wtedy będzie wyżej punktowane. Ale to wiesz, to już... Tak myśli. Tak, uważaj. Tak myśli Michał. Pamiętajcie, że ja nie mogę nic zdradzać, bo to ja jestem inwestorem w tym no odcinku. No dobra, ale myślę, że zaufałbyś bardziej takiej osobie, bo... Dobra, to... Chyba trzeba drona pierdolnąć, nie? Żeby wam to kupił. Tak. Prawie spadły klocki, ale bicepsami owce zatrzymał. Coś można? Jesteście gotowi? Tak. No to start. No co ty koła? Zaraz samochód byś chciał robić, tylko te samochody ci w głowie. Co, 25 minut panowie? Możesz się wymienić, ja panowie? Może nie będę robił. Starczy. Dobra. Ej, co to jest? Widzimy kiedy, To jest Star Wars? To wygląda jak... Z Batmana. Wiesz co? Marvel Boy. Nie, jak coś Marvel spoko, żeby na Błażeja było. Kurde, ale rzeczy, co? Potrzebuję koła na pewno. Ty, rzeczy chuj, co? To robisz jeden do jednego, tak? Ja? No, tak jak mówiłeś. No nie wiem, co robię jeszcze. Przypominam panowie, że nie zalecam tłumaczenia pomiędzy sobą swojego produktu, bo jesteście bardzo dużą konkurencją dzisiaj dla siebie. Spokojnie, Bożek. Proszę pana. Znowu ta akcja z plecami się zaczyna. Tak, miałem mówić. Jak przy Bugatti. Bugatti. Zostałem sobie przy Bugatti, kurwa miać. Fucking Legos. Właśnie miałem mówić, że już po Bugatti trochę macie trawy, co? Fucking Bugatti. Kurwa, znowu ci sam błaży, ty. Kurwa. Ale będę miał maszynę. Pierdoloni Bugatti. Fucking asshole. A Błażej, jesteś zaintrygowany patrząc na moje, co? Wiem, że lubisz takie rzeczy. Wiem, że nie daje ci to spokoju. Aparat mi przeszkadza. Nie widzę twojego. Bugatti. Wiem, nie musisz udawać. Przy okazji zrobię sobie reklamę, jak was bolą plecy, na przykład od składania klocków Lego. Zapraszam na nowy film, Wielka Trójka McGilla. Opisałem aż zbyt dokładnie, jak to trzeba robić. Jimmy McGill. Tu Błażej link wam zapoda. Jak nie, to oczywiście go zwolnimy. A jak nie obejrzycie, to, macie po plecach, radzę obejrzeć. Przed chwilą było coś takiego, Saker mówi, jak znajdziesz mi taką i taką część, to pierdolę ci gałę. I Pączek w milisekundę znalazł mi to. Pozdro. Tak. I nie opierdolił. I nie nagrało się to. Nie i nie opierdolił mu jeszcze gałę. To jest nie na tą platformę wideo. A na jaką jest? Zakładamy nowy kanał. To co my tu gadamy teraz na tą platformę wideo, mówmy się. Wyobraź sobie, że teraz jakiś dziewięciolatek nas ogląda. Syn Pauliny. Pozdrawiamy. Pozdro. Tak, i że siedzą w salonie, wiesz, i odpalają YouTube'a na dużym telewizorze. I właśnie to wypowiedziałem. I owca, czekaj, trzeba będzie myśleć częściej o takich przypadkach. Julek. No, dobrze pamiętam. I owca walibąki. Pozdrów Julka, on ostatnio widział, jak miałeś przycisk subskrybuj i gdzie go miałeś. O czym ty mówisz? No. Cieszę się, że będę miał wpływ na młode pokolenie, że pokażę młodemu pokoleniu, że życie to nie tylko kwiatki i tęcze, że wychodzisz na ulicę i jest niebezpiecznie i nie można ufać każdemu i że przekleństwa to jest rzecz życia codziennego, żeby po prostu oczekiwaniami nie zrujnował sobie życia dorosłego, a dobrze wiemy, dokąd prowadzą nasilone represje
później taki człowiek się odpala tego, czego nie mógł robić za młodu i może być w konsekwencji jeszcze gorzej, ale to już nie są moje słowa, tylko psychologa Pawłowa. Mama mi zajęła 3 minuty, ale rodzina to kapitał. Co mama chciała? Straciłem 3 minuty. Ale tam się zarabia miliony właśnie, spędzając czas z rodziną. Mhm. Co tam? A co twoja mother chciała? Bałem się, że dokończysz inaczej. Nic, przypomniała sobie... Że jesteś, że mam urodziny. Że ma syna. O. No to dobrze, to chwała. Nie przepraszała, że rano nie pamiętała. Mhm. No i bardzo dobrze. To dobrze. Możesz powiedzieć o nagraniu, które? O, nie mów. Nie mogę. To nie jest takie ważne. Nie mów. Po prostu się cieszmy, że jest powód do, nie wiem, radości, tak? Że przeżyłem kolejny rok. Który? Bożej, się kurwa zajmij kupowaniem, dobra? Inwestycjami. Ej, wiek to tylko liczba. Tak. Ta, prawda, a jaka to jest, liczba? Prawda jest taka, że jak masz 18, poniżej 25 roku życia, to jesteś żelkiem. Jesteś tak luźny, dopiero twoja siła nadchodzi. Dopiero to nadchodzi, twoja potęga. Tak. Twoja fizyczność i jestem, ona... Jestem kurwa tak potężny i niezniszczalny aktualnie, potwierdzam to, co owca mówi. Oczywiście nie może stać. Wiesz, ile lat po 18 roku życia? Biorąc pod uwagę, że zdrowie jest okej. Okay. Pierdol się. Plus minus tyle. Mam 3 dyszki. Poczułeś się stary? Ciągle się czuję, jakbym miał 18 lat. No co ty? To jest najważniejsze. Ale w sensie nie, że czuję się nie młodo, nie tylko chyba. Nie czuję się, że coś się zmieniło. A masz coś takiego, poza tym, że mam większe czoło. Tak jakby ci dokucza ta liczba, że 30 masz, a czujesz się na przykład 10 lat młodszy? Nie. Nie masz? Ja miałem coś takiego. A ile masz obór? Nie, ja w ogóle lat. Niespecjalnie identyfikuję się z wiekiem, wiesz? Nigdy chyba tak nie miałem. Chciałeś pomyśleć, bo w głowie masz 18, no nie? Jest coś takiego. Ja też, ja ciągle mówię, że mam, i najchętniej jak ktoś się mnie pyta, ile masz lat, to bym powiedział, że 18. Za 13 lat ty będziesz miał. Brodą nikogo nie oszukasz, już ci to ale ja czasami się zastanawiam, ile mam lat, czy mam 31, czy 33. No po co to liczyć? Bo tak naprawdę w pewnym momencie ja też mam tak, że nie czuję się w ogóle inaczej. A te lata lecą tylko. Mówię, to po prostu mija czas, ale jakoś nie identyfikuję się z tym, że jest x lat i że powinienem coś tam, nie? Wyjebałem. Bo nie dalej jestem taką ciotą życiową jak 12 lat temu. Przez przypadek mam firmę z nimi, więc jebać powiedzmy, schematy. Że jakoś to wygląda lepiej z zewnątrz, ale i tak jestem ciotą życiową. Nie, no chodzi o... też kumuluje się twoja praca, którą zrobiłeś przez te 10, 15 czy 20 lat. No i chcąc... Nie chcąc, to się wszystko rozwija, bo dłużej wszystko robisz. No tak. Ale tak jakby w sobie, w Michale jesteś ciągle taki sam. No i właśnie jakie to ma znaczenie? Ma jakieś? Faza, co? Nie. Szczerze pytasz, nie? No. Wiesz, nagle taki, jakie to ma znaczenie? Czekaj, ile ty masz? 20 ile? 22. No stary, to jeszcze nie miałem żadnej kontuzji wtedy. Dopiero za rok, tak jak ty jesteś teraz, wyobraź sobie, że za rok skończy się twoja kariera. Ej, jeszcze będę po twojej stronie. Poczekaj, nie będę po twojej. Nie wiem, o co chodzi. Czekaj, jak ty będziesz miał 30, to ja będę miał 36. No bo nie, bo jesteś o 5 lat. To nie będę i tak, już będę bardziej po tej stronie 40, więc chuj. Już będziesz nasterydowany, nie? Nie wiem, wiesz co, wysoko mam teścia. Ale wiesz... Czuję się dobrze, jem 3 paczki chipsów dziennie. Hormonalnie jestem, kurwa, w swoim prime. Jestem, no czuję się bardzo dobrze. Nigdy tyle nie waliłeś, co aktualnie. Więc nie wiem naprawdę, bo wiesz, mówiliśmy, że o, jak 30... Wcześniej taki pewny wy chcieliście, teraz już nie. Wy chcieliście napierdalać to już terapię zastępczą, jak będziecie 3 dychy. Dzisiaj miałeś zacząć robić projekt na YouTube, nie? W ogóle to jest super, że ludzie, niektórzy myślą, że my się z tym chowamy. My byśmy to obrócili na projekt. I Saker miał robić właśnie dokumentowanie. Jak skończy 30, właśnie tą terapię hormonalną, ale co, no nie widzisz sens mieszania jeszcze w hormonach? Ogólnie boję się, mam
w rodzinie bardzo dużo przypadków nowotworów, a to generalnie no, nasila te procesy. I czysto właśnie, a propos, że jestem ciotą życiową, boję się robić to, dosłownie. Więc wiesz... Bo to nie jest takie hop-siup, nie? Jak ktoś nie siedzi w temacie, to się wydaje, że walnie sterydy, będzie szybki progres, ale w ogóle nie myśli się o wszystkim innym, czyli o zaburzeniach hormonalnych, o tym, co to napędza poza hipertrofią mięśni, no to kurwa jest, wiecie... Tak zwane sprzężenie zwrotne, podnosisz testosteron, no to coś innego musi się obniżyć, co i domino leci, coś innego podwyższyć i tak jakby zaburzasz ten swój naturalny balans, nie? I póki on jest jeszcze w normie, no to właśnie, czy ingerować. Właśnie a propos wieku, to już chyba mówiłem w którymś odcinku, ale powiem jeszcze raz, właśnie tak 30, myślałeś, że już ten, warto się wspomagać. Ja wysłałem ostatnio swojego ojca na badania hormonalne, bo tam się gorzej czuł i po prostu doradziłem mu, żeby to zrobił chociaż raz w życiu, bo tego się nie praktykuje. W ogóle i właśnie kazałem mu spadał testosteron całkowity. No i powiedzmy norma jest od tam 280 do, no w zależności od placówki, ale tam do 800 chyba tam 90, powiedzmy coś takiego, uśrednijmy, no to mój ojciec w wieku 53 lat ma teścia 680. I to jest taki teść, że serio jak masz takiego teścia w wieku 20 lat, to jest spoko, nie? Taki poziom, więc... Spoko mieć takiego teścia. No. Pozdro, Kaja. Pozdro. 2 minuty, panowie. Spoko, mordo, nie musisz krzyczeć. O, tutaj trochę panikę zrobiłem. Bo Błażej podniósł głos i kurwa się zestresowałem. Taki bierny. Ej, robimy coś takiego, że jak zgarniemy co... Ciszej! Człowieku! No bo Błażej narzucił ton! Błażej narzucił ton! Każdy siedzi centymetr od niego, kurwa, ten... Nie możesz zrozumieć... Ej, kurwy! Nie panikuj! Robimy tak! Nie możesz zrozumieć, że Błażej narzucił ton! Nie panikuj! Błażej narzucił ton! Już chyba nic nie wymyślił. 10! Taka brązowa 5. pałka jednak bym potrzebował. Szybko, brązowa pałka! Stop! Mam pas, stop, ale zobacz! Stop! Ale to zaliczysz mi, nie? Patrz, no wziąłem w zerze. Stop już, panowie. Nie wiem, czy owca mnie słyszy i Sakę. Słyszę. Ja tylko odstawiam robisz owca, to robisz owca. Nie, ej, nic. Pamiętacie jak mnie ludzie zjechali, że zrobiłem klocek po prostu? Ale poczekajmy do prezentacji produktów. Wiem, że ty się bronisz i wiem, że wygrasz. Tak, ale dałeś mi tam 5 sekund satysfakcji. Nie, koniecznie, poczekajmy. Panie Błażeju, chciałbym zaprezentować swój innowacyjny produkt, którego na pewno nikt nie widział na samochód. Świecie. Jest to połączenie samochodu z dronem. A dlaczego jest to połączenie? On się nazywa... Pokaż tutaj bardziej do kamery. Drobil. Drobil. Dron, mobil, takie wiesz, słownictwo. I tak. Jest to auto 6-osobowe o charakterze sportowym. Dlaczego? Ten różowy kolor daje sportowy charakter? Nie. Nachylenie. A. Poczekaj. Aerodynamika i te sprawy. Pokazuj go tutaj, bo go nie widać w kamerze. Tutaj go trzymaj. Dlaczego połączenie drona ze samochodem? Bo pytasz nas? Ponieważ aktualnie mam problem z parkowaniem samochodu. Nie chcę mi się zostawiać na parkingu kilometr dalej. I właśnie dlatego ta funkcja drona. Po prostu podjeżdżam sobie pod mój blok. I wiesz, on leci na parking, parkuje. Tu jest twój blok, Robur. I to jest po prostu taka najprostsza innowacja, której mi najbardziej brakuje teraz, tak? Czyli z tym parkingiem, bo wszystko mam, co do szczęścia mi potrzebne. A rozkmin, jakbyś to miał, to mógłbyś na ten parking swój zamknięty wlatywać, kurwa, zamiast tą jebaną bramę bez elektronicznego otwierania. No tak, otwierać i zamykać. Jeszcze teraz, wiesz, kłódkę, muszę wszystko dotykać, tak? Z koroną, no. A mam pytanie takie... Nie szalałem, bo wiadomo, budżet jest ograniczony chyba do 1 000 000 złotych, tak? Nie ma. Nie ma? Nie ma ograniczeń. No ale wiadomo, że na pewno moja
propozycja będzie atrakcyjniejsza, jeżeli nie będziesz musiał zainwestować 50 milionów, jak w tym przypadku pewnie tutaj. Jeszcze milion. Mam jeszcze około 500 tysięcy. No. 500 tysięcy będzie to kosztować, nie? Produkcja takiego samochodu kosztuje 500 tysięcy. Tak, panie Robercie? Tak. 500 tysięcy. Bardzo chętnie bym poznał kosztorys. Tak? Właśnie jestem ciekaw, jaki jest napęd. Napęd jest wystarczający. 3 litry, 313 koni. Aha, czyli to jest spalinowy. A jeśli chodzi o drona, no to... No są tu wiatraki o jakiejś mocy, jeszcze nie wiem jakiej mocy. Pan jest ekspertem w dronach, więc... A to jest zasilanie elektryczne? Jest zasilanie elektryczne, tak. A gdzie się mieszczą baterie? Baterie? No jest zagospodarowane tutaj miejsce, właśnie tutaj bardzo dużo miejsca pod spodem, dlatego on jest taki wysoki. Mhm. Czyli to by był SUV o charakterze sportowym. Tak jest. Dobra. Zajebiste połączenie, bardzo wygodne samochody. No, ile waży? Szybkie. 2,5 tony. Dobrze, a stwórzmy taki scenariusz. Na luzie. Stwórzmy taki scenariusz. Samoloty latają cięższe. Mamy firmę w miejscu, w którym mamy firmę, obok jest lotnisko. Jedzie pan, panie Robercie, do sklepu i nie może pan zaparkować. No i co wtedy? Jak tutaj jest niedostosowana strefa do oderwania się od ziemi. No i co wtedy? Jebać zasadą. Dziękujemy. Brawo, brawo. Mój projekt jest w kategorii sport. Platforma do treningu z własną masą ciała. Platformą się steruje, ma dużo trybów i tutaj właśnie widać całe oprogramowanie. W tym miejscu można sobie ustawić wszystko. No i najróżniejsze zastosowanie nawet jeszcze... Nie wymyśliłem wszystkich opcji, ale jest ich tu w chuj. Ale podstawowa opcja, wchodzisz do środka. No i tu odpalasz, że ma się odpalić, nie? I tutaj potwierdzasz, że ma się odpalić. I zaczyna się konstrukcja kręcić jak kołowrotek dla chomika. Ale ona jest kwadratowa. Tak. Jest dostępna taka technologia, żeby to było na jakichś tych elastycznych elementach, które po prostu się obracają cały czas. No i wchodzisz sobie tutaj na drabinkę i zaczynasz zapieprzać jak chomik. Trenujesz, dostosowujesz tempo, to może zaczynać szybciej, wolniej. No i tu masz dużo ruchomych elementów, które możesz sobie dostosować. Jeżeli chcesz trudniej, no to eliminujesz sobie część. Ja prawie zasnąłem, taki jest ciekawy twój projekt. Kurde, no staram się, no jak mogę. No chodzi o to, że masz jedną platformę i rozwijasz sobie całe ciało, nogi, górę, plecy, wszystko. Tu jak wisisz na przykład, możesz zatrzymać się w jednym miejscu. Czekaj, cię złożę to. Do góry ręce. I tu wisisz, nie? Uważa pan, panie Pawle, że to jest rozwojowe? Tak? A nie, że trochę się cofamy? Wywodzimy się z małp, a pan porównuje nas do chomików. To jest bardzo atrakcyjna forma spędzania treningu. Nie zamula jak bieżnia, nie jest tak nudna jak po prostu drążek. Coś się cały czas dzieje, przez co jest to zachęta do treningów. Witam panie Michale. Dzień dobry panie Błażeju. Ja zejdę na ziemię. Ciekawe czasy przed nami. Pan jest młodą osobą. No i teraz tak, w dzisiejszych czasach młode osoby, jakie powinny mieć wartości? Co dla nich powinno być najważniejsze? Zdrowie. Jak pan uważa? Zdrowie to jest jedno. Co jeszcze jest ważne dla młodego człowieka? Rozwój. Tak, coś siła. Jeszcze. Siła. Dokładnie. Dlatego ja bym zaprosił wszystkich do sali obok, gdzie zaprezentuję swój produkt. Jak sam pan przyznał, siła jest bardzo ważna dla młodego człowieka. Coraz więcej młodych ludzi ćwiczy, coraz więcej młodych osób wyciska. Co za tym idzie, coraz więcej młodych osób ma problem z zakończeniem ruchu, wyciskaniu leżąc. Zbudowałem taką maszynkę zainspirowaną już ćwiczeniem, które funkcjonuje na siłowni, ale na rzecz tej prezentacji nazwę to ćwiczenie Lego Press.
Michał ćwiczy już kilka lat, doszedł do ściany, robi 130 na 10, nie może ewidentnie domknąć końcówki ruchu. Michał, zdejmij sztangę. Jest uchwyt. Jest co inny materiał. Ćwiczymy tylko końcową fazę ruchu. Co za tym idzie, możemy nałożyć większy ciężar. Dzięki. Większy ciężar na sztandze oznacza oswojenie naszego układu nerwowego, aby pracował na większych ciężarach. No i trenujemy tylko ten ruch, gdzie trzeba się naprawdę potrafić włączyć. Jest to tak ważne dla młodego człowieka w dzisiejszych czasach. Ponadto, nie wiadomo jakie czasy nadejdą, przygotowałem się na to, panie Błażeju. No i teraz tak, projekty moich kolegów, nie wiem ile mają klocków, wyglądało na kilkanaście. Mój zestaw liczy dokładnie 296 klocków. Jak coś, załączam coś takiego do demontażu. Jeżeli nagle siłownie nie będą funkcjonowały w przyszłości, może pan zacząć demontować te klocki. I to na rynku wtórnym, wiadomo, klocek Lego zawsze może pan sprzedać, może pan zrobić z tym co innego. Także jest to mój projekt. Czy jest to na prąd? Czy jest to jakoś... Nie, to jest właśnie też dużym atutem mojego projektu jest fakt, że to już jest gotowy projekt. Mhm. Pan nie musi się zastanawiać nad organizacją wokół projektu, która pochłonie duży budżet. Jest to proste w konstrukcji, może pan to sam zmontować i zdemontować. Tak jak mówiłem, w razie gdyby nastały cięższe czasy, może pan to sprzedać. Ma pan tutaj 296 klocków Lego, podkreślam, gdzie moi koledzy no mają kilkanaście i na pewno ich plany, ich projekt jest bardziej kosztowny, czyli cena od klocka jest wyższa w przełożeniu od produkcji. Tylko, że to są dopiero prototypy. Tak, ja już mam gotowy produkt, pan nic nie robi, pan po prostu zaczyna to sprzedawać. Od teraz dogadujemy się, podpisujemy umowę, daję panu to, pan zaczyna zarabiać. Mimo, że ja jestem uczestnikiem, to też mam jakieś oszczędności i Michał, mogę ja zainwestować? Wezmę nawet kredyt. Nie mogę tego zrobić, ponieważ no, nie przystoi na przedsiębiorcę poważnego. No, najpierw się dogaduję z Błażejem, ale zawsze mogę wysłuchać twojej kontroferty. Pytanie, czy to ma wszystkie atesty, ponieważ gotowy blok do wyciskania jest stałą i jedną formą. Tutaj mamy klocki. Czy przy większym obciążeniu te klocki czy się nie rozpadną, czy się nie odczepią? Nie zaraz wiadomo, możemy czy... przetestować, założymy powyżej 150 na sztangę. Ja jestem za przetestowaniem. Możemy przetestować, nie narażać nikogo. Po prostu upuścimy sztangę na blok stojący i zobaczymy, czy rozwali te klocki. Ale wyżej, zobacz. Już jest trwałe, dawaj z wyższej. Tu? No. Zobacz, dopiero coś to, ale zobacz, nic by ci się nie stało. Dopiero z takiej wysokości, to oddało, nigdy się nie dzieje na siłowni. To jest jak Formuła 1. Tak. To oddało energię i jest znowu zobacz funkcjonalnym klockiem, jak złożysz. Zobacz, to chroni twoje życie. A pan ile ma max na ławie, panie Michale? Myślę, że to jak spadło nagle, to nigdy coś takiego nawet przy moich ciężarach nie będzie takiej energii oddanej. Ale zobacz, nawet jak 180 spadnie? Tak, nawet jak 180, to bym musiał naprawdę, no nie wiem, przyspieszyć tą 180 i tak zrzucić. Jak spadnie z tej samej wysokości 180 i 120... Ale nie spadnie, kontroluję, zawsze kontrolujesz. Ale nie, bo to nie się wiesz bardziej tego rozwali i bardziej impact pójdzie na klocek, a nie na klatkę. Tak. To właśnie chłonie energię. Absorbuje energię. Im mocniej walniesz, tym bardziej się klocki rozpadną, jak w Formule 1 kierowca, czyli w tym przypadku osoba ćwicząca, jest bezpieczna. Proszę o przesunięcie projektu. Dziękuję bardzo. Każdy wie, kto nas ogląda dłużej, że jestem znany z tego, że mam kontuzję. Saker, myślisz, masz w głowie kontuzję. I poczuwam się poniekąd ambasadorem zaburzeń układu ruchu. Jak za szkielet. Także postanowiłem wesprzeć wszystkich tych, którzy mają problemy z układem ruchu, tak jak ja, czy gorsze, czy nawet ludzi sparaliżowanych, tworząc egzoszkielet, który steruje się tylko i wyłącznie za pomocą oczu. Nie wiem, czy muszę coś więcej mówić. W środku jest, jak widać, specjalnie wydzielone miejsce na głowę, szyję, tors, nogi. No i
cały aparat ruchu jest tutaj uwzględniony, wzmocniony kręgosłup, ramiona całkiem obudowane z hakami, tak żeby móc, wiadomo, bardziej funkcjonalnie operować, cokolwiek łapać. Mam pytanie pierwsze. Czy ten egzoszkielet można rozdzielać? Dajmy na to, ktoś ma kontuzję prawego kolana i może sobie założyć tylko prawo... Dobrze, czy to jest egzoszkielet, czyli cały szkielet. Czyli cały szkielet, nie można go wydzielić. Dobrze, pan Michał ja miał pytanie. Jasne, ja bym z chęcią zobaczył prezentację najprostszego zgięcia w stawie kolanowym. No oczywiście nie ma elektroniki aktualnie. Aha, czyli pan Błażej sobie tam ogarnie elektronikę, tak? Ale wystarczy... Nie byłem w stanie z danych tutaj... Ja właśnie. Dobra, to proszę. Stworzyć tego. Przepraszam, panie Boże, nie oczekuję elektroniki. Proszę mi po prostu pokazać, jak ten egzoszkielet zachowywał się, gdyby miał elektronikę. Może pan fizycznie zgiąć. Nie jestem go w stanie. Chciałbym duże siły działać. Bardzo ważnego. Drzwi, z których korzystamy od wielu, wielu lat, posiadają zawiasy, które nie potrzebują elektroniki, a działają. Dokładnie. Także pana egzoszkielet na przykładzie. Tym, którym tutaj mamy, czyli który ma brak elektroniki, mógłby się zgiąć za pomocą pana mocy i energii. No to ja podpytam na szybko, jak z lataniem i jeżdżeniem tamtego samochodu. Nie ma elektroniki, ale jeździ, bo koła się obracają. A latanie? Nie lata, bo nie ma elektroniki. A pan Robert powiedział, że silniki są elektryczne. No to mam jest bardzo zły na produkt akumulatory. Zgadzam się z tym, że przegrałem w takim razie. Ja myślę, że inni powinni wygrać. Tak, ja po też. Po prostu, a nie saker. Ja też tak myślę. Panie Michale, dwa. Zajmuje pan czwarte miejsce, ponieważ pański projekt był najsłabszy. Nie jest funkcjonalny. Zaprezentował pan sztywny egzoszkielet. Którego... Nieźle, że deska ze mną wygrała, ale akceptuję to. No niestety była bardziej funkcjonalna. No tak. Przeszła crash testy. Niech sobie pan wyobrazi, że stworzył pan egzoszkielet, który był mniej funkcjonalny od kawałka klocka. Miejsce trzecie zajmuje pan Michał 1. Ze swoim klockiem do wyciskania. I teraz chciałbym bardzo ładnie uzasadnić dlaczego. Ja inwestując też patrzę na grono osób, które mogłyby kupić ten produkt. Potencjalni klienci, jest zbyt małe, którego nie jest takie, na jakie bym mógł oczekiwać, ponieważ tylko trafia do ludzi wyciskających na ławce. Nie ma szerszego zastosowania. Może pan teraz je powiedzieć, ale nie przedstawił mi go pan. Ja tak. Właśnie robię podsumowanie. Tak, no być może tutaj był mój błąd, ale wystarczy spojrzeć na statystyki. Do końca 2030 roku liczba osób wyciskających na świecie, będziemy liczyć je w milionach, setek milionów. Ponieważ sportowa Polska będzie, to jest fakt. Okej, przejdźmy dalej, ja się godzę z porażką. Paweł, ile chciałeś za blok? Ja myślę, że to na WK-dziku ja mam, ma rację. Czy możemy ja poczekać? Ja mam zdolność kredytową 600 tysięcy i to jestem w stanie... Czy możemy poczekać do końca odcinka? Ja się zgodzę na to. Czy możemy 600 poczekać 000. Do końca odcinka? Tak, tak. Panie Pawle, tak. Chce pan powiedzieć mi o czymś, z jakimś kontrakcie z panem Michałem? Nie, czekam na pana werdykt i zachęcam do zainwestowania w mój projekt. Czy już chce pan dobić targu z panem Michałem? Nie, jeszcze się wstrzymam, nie jest to moja ostateczna decyzja. Trącę się, bo tutaj taksówka stała, od tyłu mnie zagrodziła. Teraz Tim podjechał. Coś się stało, muszę pojechać szybko, kogoś uratować. Jak mam wyjechać? Nie odleci pan, bo prawo lotnicze nie pozwala, żeby pan się oderwał. Taki kawałeczek? Nie, nikt mam nie zauważył. Jesteśmy... Nikt by nie zauważył kilku metrów. Ale robi pan to nielegalnie. Aha. Drugie miejsce zajmuje pan Robert i właśnie chcę powiedzieć dlaczego. Sprzeciw! Pan Robert okłamał mnie z kosztorysem, ponieważ nie wierzę, że produkcja tego jest... 500 tysięcy złotych. Dolarów. Jak? Dolarów, ja, pan powiedział złotych. jak się nazywał ten pojazd? Debil? Dronbil.
Drobil. Przepraszam jak za mało. Producent kurczaków. Jak drób, nie? Mógłbym zainwestować w pana produkt, ale liczył i naprawdę chciałem wybrać pana produkt na pierwsze miejsce, ale pomyślałem, że nie byłaby to inwestycja, tylko znaczy taka czysta, nastawiona na czysty zysk, tylko inwestowałbym w technologię, którą trzeba opracowywać jeszcze. Trzeba dużo nowych testów i w to bym wydawał pieniądze, a nie już w gotowy produkt, którym mógłbym zyskać. Dlatego nie wybrałeś mojego produktu. Ale ja już wytłumaczyłem wszystko, panie. Tak, Michale. Przepraszam. Rozumiem. Za moje zachowanie. Pierwsze miejsce zajmuje pan Paweł. Dziękuję bardzo. Nikt tego gówna nie chce. Idźcie się ruchać w tej klatce. Niewiele mam zwycięstw na swoim koncie i jestem bardzo wzruszony się drążki. Chciałbym wytłumaczyć, dlaczego pan Paweł wygrał. Nie chcemy tego słuchać. Sprzeciw mój, pan Robert wygrał. Pan Michał pokazał technologię i produkt, które ułatwią ćwiczenie klatki piersiowej. Pan Paweł pokazał produkt, który ułatwi ćwiczenie całego ciała. Myślę, że ja jako inwestor mógłbym dotrzeć do większej ilości kupujących przez produkt pana Pawła. Nie mówiąc już o produkcie pana Michała 2. Mam dla was jeszcze gratis, żeby sobie w dupę to wsadzić. Zrobiłem, dorzucam do projektu pana Pawła. Trzyma się a tak da się kręcić? I wsadza się tak. Czekaj, da się obracać? Bo może nie będą chcieli. A to ile pieniążków dostanę może? Mieliśmy tak nie mówić tutaj o kwotach. W ogóle nie, ale coś dostanę za to? Nie, a udziały i jak się dzielimy udziałami? Mieliśmy nie mówić o kwotach, ustaliliśmy to. O kurde, w to. Ogóle? Nie wiem. To spierdalaj. Nie wiem, co ja teraz mam zadecydować, bo ja tu już chciałem inwestować w produkt Michała 1. Ale ty nie masz pieniędzy! Ale jak tobie, sprzedam to... Nie wierzę w swój produkt! Wierzy w mój bardziej produkt! Osoba, kto ci sprzedała patent, wierzy bardziej w mój produkt. Ja chciałbym się jeszcze uzewnętrznić. Mam nadzieję, że żadna dokumentacja nie jest jeszcze spisana dokładnie tego wszystkiego, że nikt się nie dowie o tym. Chciałbym. Bo właśnie coś zrobię zaraz, że nikt się absolutnie o tym nie dowie. Tutaj... To jest 25 minut ciężkiej pracy. Tutaj chciałem coś napomknąć, aczkolwiek pan Robert mi przeszkodził. Nie! Pan Robert mi przeszkodził. Po tym jak zachował się pan Paweł, swoje pieniądze chciałbym przeznaczyć tylko i wyłącznie na rozwijanie technologii pana Roberta. Przeznacz na leczenie tego głupiego łba. Więc przepraszam panie Pawle, ale wygrał pan Robert. Przeznacz na leczenie głowy. I to jest fair. Pan Michał zajął drugie miejsce, pan Michał 2 zajął trzecie miejsce, pan Paweł został wyeliminowany z konkursu, ponieważ wykazał się bardzo dużą zniewagą. I to jest uczciwe, właśnie to jest innowator, to jest wynalazca, kurwa. To jest człowiek, który stworzył drona samochód. Ale ty też miałeś innowację. Ja miałem... Która nie działała. Ja miałem egzoszkielet, egzoszkielety już są. A to... To jest kurwa zajebisty pomysł, serio. Dobra, słuchajcie, kończymy, co? Oczywiście, nie bierzemy tego do siebie wszystkiego. Jak coś dalej siebie lubimy, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz kliknijcie w dzwoneczek, który tutaj się wychyla pod stołem do was, tutaj gdzieś jest. Nie widać stołu. I widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Dzwoneczek spod stołu? Pod dzwoneczek spod stołu wychodzi, wiecie o co chodzi. Znowu, nie ta platforma, to nie widzimy na widzimy się w kolejnym. Dzisiaj na YouTube nagrywamy, ej. A, sorry. You know what I mean. Dzwoneczek spod stołu.